Dobra, zobaczmy, jakie tu są opcje. Jest stacja. Jest bardzo szeroka droga. O, to jest rewelacja. Wyobraźcie sobie, że to jest region, w którym pierwszy raz grałem w tą grę, jeszcze na pokazie. Elegancko. To może fajnie się udać. Może nie będzie korków albo coś. Co jest? Chciałem sobie kółeczko zrobić. I nic z tego? O, tak fajnie by było od tego zacząć. Tylko, żeby to będzie 21 tysięcy simuleonów, cholera. Słabo. No może na po prostu... w ten sposób to zrobić. Dobra, pomyślmy. Zróbmy to rozsądnie, żeby teraz za dużo kasy nie wydać. Może być fajna rzecz, bo tu jest dużo, dużo ulic. Sześć tysięcy w tą stronę. 6000 w tą stronę. Ekstra. Tu. I tu. Nie jestem do końca pewny, czy to jest idealne rozwiązanie, ale chyba jest nie najgorsze. Dobra, tu będą parki i tego typu historie. Okej. Obligacje mógłbym, jeszcze na razie jeszcze nie ma takiej potrzeby strasznej. Zobaczmy, jak wygląda kwestia wody. Fajnie, można postawić tutaj. Jezu, ale mi w brzuchu burczy. Okej. Coś tu zaczyna powstawać powoli. Jezu, a co ja mam? A woda już mnie kosztuje. Zobaczmy też, jak wiatr tutaj wieje. W tą stronę. Czyli w zasadzie elektrownie. Musiałbym wybudować gdzieś tutaj. A nie ma dużego znaczenia. Można by zacząć od wiatrowej. Na taką małą skalę. To by na razie wystarczyło. Jezus Maria. No dobra. Ale chyba więcej sensu miałoby tutaj. Tylko, że ta jest niedroga. A powinna starczyć, żeby zasilić to miasto na początku. Co ja potrzebuję? Zresztą rzućmy okiem też, jak wyglądają kwestie ropy. Nie ma ropy? Aha, to takie miasto bez w ogóle surowców. O, żeż. No to ciężka sprawa. Tutaj będzie. W tym mieście. Jak ja tu nie mam surowców. Szyb naftowy. Rafineria. Nie będzie tu wesoło. To jest miasto w ogóle bez tego typu surowców naturalnych. Oczywiście wszystko jest możliwe, wszystko jest do zrobienia.
Dobra. Zacznijmy sobie od elektrowni w takim miejscu. Ona powinna zasilić te domy na początku. Okej. Czy powoli im idzie z tym prądem? Dobra. Prąd doszedł. Jeszcze sobie sprawdzę, czy będę miał miejsce na park. W tej chwili nie chcę dawać tego. Nie wiem, czy się zmieści. Może się zmieścić. Dobra. Teraz trzeba zbudować miejsce, w którym będą centra handlowe. I zrobimy to tutaj. Dobra. Drogi, przede wszystkim drogi. Kolejne osiedla. Nie da się zrobić takiej fajnej. Holender. Cały czas niewesoło tutaj jest. To jest fajny plan, tylko... Czy fajny układ, ale... Brakuje mi kasy na budowę dróg. Nie, nie, zróbmy to tak. Okej. I teraz budujemy urząd miasta w tym miejscu. W tej stronie nie chce się przyczepić? W tą stronę niech będzie zwrócony. Okej. I teraz druga droga. Nie, 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 nie chcemy nazywać miasta na razie. I wysypisko. Znaczy właśnie nie tyle wysypisko, co... No i szpital, szpital już kosztuje strasznie dużo. Mogę wziąć sobie... No, no, ja chciałbym bez strefy industrialnej w ogóle, ale to chyba nie wchodzi w rachubę, co? Bo niestety będzie potrzebna strefa industrialna.
Nie są zadowoleni z paru powodów. Ale nie wiem jakich. Na szpital na pewno muszę zbudować. Dlaczego nie ma serii Saints Row? No trochę, wiecie, no, znaczy tyle już razy była nagrywana ta seria, że na różnych kanałach. Coś na pewno zagramy razem z Maszą, ale chyba to nie będzie Saints Row. Shit, a taki miałem plan, żeby się to boisko tu zmieściło. Freaking hell, no niestety. Będzie bez boiska. Okej. Brakuje tu szpitala, co? Zastanawiam się, czy to miasto można byłoby zagospodarować jakoś lepiej. Jest świetna ulica, ona zdecydowanie może zapobiegać korkom, bo mamy dwa wjazdy praktycznie do miasta. Trzeba by zrobić następną strefę mieszkalną. Nie tak, ale tak. I tak, elegancko. Niech powstają kolejne domy. Na czym tu można zarabiać, oprócz tego, że... Ja muszę wziąć kredyt na ten szpital. Bo bez szpitala nie będzie za wesoło. Budżet się elegancko broni. Na razie. Czy kiedyś zagram w Mass Effect 3? Tak, przypuszczam, że tak. Chciałbym to skończyć. Właśnie co z tą turystyką, to nie wiem. To różnie bywa. No, faktycznie muszę zrobić to miasto turystyczne, ale... Jakoś komercją trzeba się tutaj zająć. Okej. To będzie ogromna strefa komercyjna. Trzeba by jeszcze jedną drogę przeciągnąć. Tutaj. I zrobić tu i tu. Trochę wydłużyć ją. No i git. Czego tu potrzeba ludziom? Nic. Czasu.
Właśnie, znaczy mój powód, dla którego nie gram w Mass Effect 3, to też jest taki, że nie mam save'ów z Mass Effect 2. Dodatkowo trochę DLC powycinali z tego i... Takie rzeczy. Nie wiem, co mnie tak ciągnie do SimCity. Cały czas mam ochotę w to grać ostatnio. Powstają eleganckie sklepy. To mi się bardzo podoba. Zobaczymy, czy jakieś tutaj sportowe obiekty da się zrobić. Okej. No to elegancko. Niech rosną sobie te budynki. Obiekty sportowe zawsze sporo kosztują. Okej, przeczekajmy teraz trochę, żeby pieniędzy przybyło. Niestety bez sprzedaży towarów. Ciężko będzie jakoś zarabiać szybko pieniądze. No i proszę. Jeszcze nie wybudowałem wysypiska, więc... Dobra, trzeba będzie niedługo postawić jakąś solidną elektrownię, bo to na długo nie starczy. Chociaż w zasadzie można więcej tu, ale nie, to szkoda miejsca. 2,5 MW nadwyżki, co to jest? Dobra. Zróbmy to tak. I jeszcze ulicę. Tu. Też na zielono. Tutaj trzeba będzie uważać, żeby nie zapomnieć o dworcu. Zobaczymy. Tak, dzisiaj o 23 będzie amnezja. Zarabia to miasto. 2000 do przodu. Ale też nie mam specjalnie dużo wydatków. Co tak ładnie zarabia? Komercyjne 1300. Spróbujmy jeszcze w komercję zainwestować tutaj. To może być niezła strefa. Już 23, nie straszcie mnie. Czemu ludzie są niezadowoleni tutaj? No dobra. Słuchajcie, odpowiadając na pytanie, czy dodatek DLC do Mafii wyszedł w celach zarobkowych, zawsze dodatki DLC robi się w celach zarobkowych. To jest jedyny cel, dla którego się robi dodatki. No. Gry się wydaje w celach zarobkowych. Też. Tylko i wyłącznie. Niektóre się robi dla sztuki, ale to naprawdę rzadko. Gry wydaje się w celach zarobkowych.
wczoraj grałem w Infestation. Jaki znowu dodatek wyszedł? Martwi mnie, kurde, koszt utrzymania tego miasta. Niedługo trzeba będzie elektrownię zwiększyć. Na taką, na ropę. Dobra. Niech pracuje. Będę musiał płacić za olej i jeszcze cała elektrownia też kosztowała nieźle. I utrzymanie jest drogie. Wow, zapomniałem o straży pożarnej. No fajnie, akurat nie mam kasy. To mi się trochę miasto schajcuje, co? I to jeszcze w strefie komercyjnej. Pacjentów 10 na 10. Gasić, gasić, ale i tak nie ugaszą. Służby niestety kosztują strasznie dużo. I mi się to w ogóle nie podoba, kurde. No tak, a jeszcze teraz wysypisko, no miodo. Miodzi, miodzio. Aj, aj, aj. Zostawmy to. I zaraz spróbujemy sobie z wysypiskiem. Okej. Na razie zarabiamy, ale tak średnio z tymi zarobkami. Kurczę pieczone, no. Nie sądziłem, że mi się trafi miasto bez surowców naturalnych. No, żeby wysypisko zrobić, trzeba mieć kasę. Tu akurat mam deficyty. No i elegancko. Niech się budują kolejne domy, a mnie już prawie stać na wysypisko. Prawie. No i gra. Nie, nie, tym razem nie można dołączyć. Ja chcę sobie spróbować z takim regionem, tylko swoim własnym. W ogóle nie mam żadnych surowców. Tutaj.
Przykro mi. Ale taka jest smutna rzeczywistość. Tak, policja. Wysyłka towarów jest potrzebna tutaj, tak? Hazard mogę postawić, kasyno. No dobra. Zobaczymy. Pierwszy raz mi się zdarza, że tu do handlu ktoś mnie prosi o budowanie składu. Węzeł transportowy, jak rany boskie. Fracht. Klucze do Battlefielda? Chyba możemy wrzucić coś na Facebooka. Jeszcze wiecie co, ja sobie wejdę właśnie na... Wejdę sobie na TeamSpeaka i jak Adam będzie miał jakieś klucze, to da znać. Już mi się nie chce robić konkursów, po prostu jak będę miał klucze, to wrzucę na Facebooka i tyle. Okej. Już mi się nie chce tych konkursów robić, szczerze mówiąc. Podstawowa, nie mam niestety premium. No te klucze będą do wpisania na Originie. Dobra, mieszkańców przybywa. Nie wiem, czy ten to na handlu się zarabia, czy nie. Mniejsza z tym. Tak czy inaczej, miasto rośnie. Nie stać mnie na większą drogę, rany boskie. Wszystko jest bardzo kosztowne. Kiedy będzie amnezja? O 23. Nie stać mnie na port. Strasznie dużo utrzymuje, kosztuje utrzymanie. Może w przemysł trochę zainwestować, co? Niewiele zarabiam na przemysłowych strefach. A mógłbym trochę więcej. Swoją drogą, nigdy nie robiłem takiego czysto przemysłowego miasta. O, powstaje pierwsza kamienica, ekstra. I trzeba by też walnąć boisko jakieś tutaj. A może nie boisko, może jakiś park? O, na przykład takie coś. No i proszę, nastawiałem trochę parków.
Ludzie od razu szczęśliwsi. Kurde, strefy się powiększyły. Takie bardziej luksusowe jakieś. Holender. To takie... Niezła strefa handlowa tutaj. Pierwszy raz buduję miasto bez stref takich przemysłowych. Jestem bardzo ciekawy, jak to zadziała. Płacę za olej dosyć dużo. No ale cóż, bywa i tak. Aha, bo oni robią towar, tu sprzedają. Takie pytanie zadajecie, co mam na pulpicie, kiedy amnezja. Tak się nie mogę odnieść, bo to już mówiłem tyle razy, kiedy amnezja, zresztą w tytule jest napisane. W Don't Starve? No może jutro, nie mówię nic na pewno, bo... Ale Don't Starve, nawet myślałem o tym, żeby dzisiaj, ale jakoś tak mi przyszła mi straszna ochota, żeby SimCity odpalić. A później podwyższę podatki, jak będzie potrzeba, bo... Teraz chyba nie ma się o co martwić. Strefy mieszkaniowe strasznie są... O, ja pierdzielę, no nie chciałem... No nie, zmarnowałem kasę, źle mi się zrobiło. Krap. To by trzeba zbudować pociągi jakoś gdzieś. Ale dworce... zobaczmy, dworzec kolejowy. Dworzec. To gdzieś przy drogach? Nie. Pociągi. Wydział transportu jest mi potrzebny. Wydział transportu. Wydział turystyki. No może wydział turystyki, co? Niech będzie. Wydział turystyki. I atrakcje turystyczne. São Paulo. Średnia atrakcja, średnia. Wow. Co znaczy średnia atrakcja? Duża atrakcja turystyczna. Jacie, 500 tysięcy. Ostatnio zbudowałem Empire State Building i to nieźle zarabiało, naprawdę, ale to kurde pół miliona kosztuje. Więc litości. Nie, na razie nie planuję nagrywać Guild Wars 2. Szkoły kosztują niestety. Nie opłaca się za bardzo budować szkół. Dziwne światło, jakby się hajcował ratusz, tak wygląda. Ten cień.
Brakuje mi jakichś takich okrągłych ulic. Ale to może kiedy indziej. Jak stoimy z podatkami? Przemysłowe. Dobra. Tak, w strefy przemysłowe jeszcze nie inwestowałem do tej pory mocno. Ale niech rosną, niech się budują. Nie, nigdy nie byłem na rybach. To dosyć nudna sprawa musi być. Tu bloki powstają. Przez to, że zrobiłem te parki, to tu mi się przekształciło, kurde. Powinienem postawić jakiś stadion kolejny. Sportowe mają fajny wpływ. Dobra. Elegancko. Bardzo elegancko. Otwarto nowe budynki biurowe dla biurokratów. Proszę. Jak budżet wygląda? Komercja słabiej zarabia, coś? Nie wiedzieć czemu, bo mają bardzo ładnie tutaj. Co ja myślę o dzisiejszej polityce? Świetna jest, bo sobie mogę grać w gry. I to właściwie tyle. Znaczy, to nie jest kwestia, że ja nie chodzę na ryby. Trzeba mieć chyba dużo wolnego czasu, żeby iść na ryby. Tak sobie myślę.